Za koniec ruchu krucjatowego uznaje się rok 1291, czyli upadek Akki. Ostatnia twierdza chrześcijan Ziemi Świętej zostaje zdobyta. Resztki obrońców ewakuują się na Cypr. Kończy się okres, kiedy istniało państwo chrześcijańskie w Ziemi Świętej. Trwało to wszystko prawie 200 lat. 1099 rok zdobycie Jerozolimy, 1291 rok upadek Akki. Jakie są skutki wypraw krzyżowych? Te najbardziej tragiczne to są oczywiście ofiary. Ginęli ludzie po obydwu stronach. Ginęli żołnierze, ale ginęła też ludność cywilna. Krzyżowcy, kiedy zdobyli Jerozolimę, wymordowali znaczną część mieszkańców Jerozolimy. Ale przeciwnicy też potrafili mordować ludność cywilną. To jest ten najbardziej tragiczny wymiar wypraw krzyżowych. Ludzie zamordowani, poranieni po obydwu stronach konfliktu. Kolejnym negatywnym skutkiem wypraw krzyżowych, o którym już zresztą wspominałem, to jest pogorszenie stosunków z prawosławiem. To skutek czwartej krucjaty. Papież był przekonany, że krucjaty mogą ponownie nawet zjednoczyć Kościół, że prawosławni wdzięczni za obronę przed islamem wrócą do jedności z Kościołem Zachodnim. Stało się zupełnie inaczej. Jakie były jeszcze skutki wypraw krzyżowych? Otóż one miały skutki również w charakterze kulturowym. Skutki pozytywne. Krzyżowcy, idąc do Ziemi Świętej przez Bizancję, walcząc z Arabami, sąsiadując z Arabami, bo przecież to nie jest tak, że ci krzyżowcy tam w tej Ziemi Świętej dzień i noc walczyli. Były okresy przerwy, były okresy handlu, wymiany. I to się przyczynia do rozwoju kulturalnego Europy, bowiem kultura arabska wtedy, jak i kultura bizantyjska, stały często o wiele wyżej niż kultura Europy łacińskiej. W związku z tym ten kontakt z kulturą arabską, kulturą bizantyjską, dla kultury europejskiej bardzo znaczący i ożywczy. To ma również konsekwencje ekonomiczne. Rozwija się handel z Dalekim Wschodem, lawentyński handel tak zwany. Bogacą się głównie miasta włoskie, takie jak Wenecja, ale też Genua, czy inne miasta włoskie. Do Europy zaczynają docierać towary, których wcześniej nie było. Towary sprowadzane właśnie z Bliskiego Wschodu. Krucjaty to również jest ten okres, kiedy pojawia się etos rycerski. Ten etos rycerski, rycerza, wojownika chrześcijańskiego, który przestrzega pewnych zasad, który się kształtuje w pełnym średniowieczu, no w dużej mierze kształtował się jako odbicie krucjat tych wydarzeń, o których mówiliśmy. Krucjaty przyczyniły się do wzrostu znaczenia Kościoła w Europie i do wzrostu znaczenia monarchów w ówczesnych państwach europejskich. W jakiejś mierze rozładowały też problem przeludnienia względnego w Europie Zachodniej. Względnego, bowiem ludzi było dużo mniej niż dzisiaj, ale wydajność rolnictwa była dużo mniejsza. Wielu feudałów nie miało co ze sobą zrobić. Wielu z nich wzięło udział w krucjatach, niektórzy zginęli w tych krucjatach, niektórzy osiedlili się w Ziemi Świętej. Problem tego względnego przeludnienia został w jakiejś mierze rozstrzygnięty. To są te skutki namacalne, to są te skutki, których się nie da zakwestionować. Mamy kwestie już dużo trudniejsze do oceny. Czy krucjaty przedłużyły istnienie Bizancji? Czy gdyby nie krucjaty, Turcy zdobyliby Bizancję wcześniej? Bo zdobyli to Bizancję ostatecznie. Konstantynopol został zdobyty w 1453 roku. No ale właśnie, tak? Gdyby nie te 200 lat krucjat, zaokrągam, to czy nie byłoby tak, że Bizancjum padłoby wcześniej? Czy można więc powiedzieć, że dzięki krucjatom Bizancjum przetrwało dłużej? To jest tego na historię alternatywna, tego nie wiemy. I pewnie się nigdy nie dowiemy. Idąc dalej, czy krucjaty osłabiły parcie islamu na Europę? Czy mówiąc inaczej, gdyby nie krucjaty, to czy Węgry wcześniej dostałyby się pod panowanie tureckie, dostały się w XVI wieku? Być może dostałyby się wcześniej. Czy islam dotarłby dalej niż dotarł? Ta ekspansja islamu została zatrzymana, co taki trochę symboliczny, przez Sobieskiego pod Wiedniem, 1683 rok. Ale gdyby nie było krucjat, to czy Turcy doszliby dalej? Zajęliby Austrię? Czy Polska wcześniej by się starła z potęgą turecką, bo starła się z tą potęgą turecką w 1621 roku,
A gdyby krucjat nie było, on czy nie starałby się wcześniej, z jakim skutkiem? Tego oczywiście nie wiemy. Nie wiemy i nigdy się nie dowiemy, na ile krucjaty osłabiły parcie Turcji na Europę. Czy gdyby tych krucjat nie było, panowanie tureckie w Europie byłoby większe, szersze, dłuższe? Tego oczywiście nie wiemy i pewnie się nigdy nie dowiemy. No i zostaje jeszcze kwestia oceny tego całego zjawiska. Ocena jest zawsze kwestią subiektywną. Każdy może mieć tu własną ocenę i trudno mówić, że jakaś ocena jest lepsza czy gorsza. Dzisiaj dominuje ocena negatywna. Bardzo często widzi się w krucjatach jakiś wynik fanatyzmu religijnego, jakiś wynik ciasnoty intelektualnej. No, ocenia się to zjawisko negatywnie. Sam Kościół odcina się dzisiaj od takich pomysłów jak walka zbrojna w imię religii. Już w XV wieku Paweł Włodkowicz mówił, że nie można nieść Chrystusa przy pomocy siły. Dzisiaj wraca taka teoria, która jest politycznie poprawna, ale ma swoich zwolenników, która mówi o tym, że mamy różne cywilizacje na świecie i one walczą ze sobą po prostu. Czyli mówimy o wojnie cywilizacyjnej. I niektórzy mówią o wojnie między światem islamu a światem chrześcijańskim czy Europy Zachodniej. I mówią o takich trzech fazach. Czyli mamy tą fazę arabską, zatrzymaną przez Karola Młota pod Poitiers 732 rok. Mamy tą fazę turecką, Sobieski pod Wiedniem 1683 rok. Niektórzy mówią, że dzisiaj mamy trzecią fazę. Że dzisiaj mamy trzecią fazę właśnie agresji świata islamu przeciwko Europie. Elementem tej agresji mają być chociażby zamachy terrorystyczne fundamentalistów islamskich. I teraz, jeżeli spojrzeć na to z tego punktu widzenia, no to jest krucjaty można uznać za pewien element wojny cywilizacji, jako pewien element ochrony Europy przed agresją islamu, przeniesieniem wojny na teren przeciwnika po to, żeby chronić własne terytorium. Bo przecież islam, Turcja, przekracza cieśniny tureckie. Nie tylko zajmuje Bizancjum, ale zajmuje tereny Grecji, zajmuje Serbię, zajmuje Bułgarię i tak dalej, i tak dalej. Więc można też na to patrzeć jako na element obrony świata zachodniego przed światem islamu. Można też na to patrzeć z punktu widzenia pewnego heroizmu tych krzyżowców, ich bohaterstwa, ich skali poświęcenia dla rzeczy, w które wierzyli. Oczywiście tych interpretacji może być więcej. Tak jak mówię, dzisiaj dość powszechnie krucjaty są źle oceniane, są krytykowane. Trudno znaleźć zwolenników ruchu krucjatowego, ale jeżeli zadacie sobie trochę trudu, bez trudu również takich znajdziecie, czy w świecie wirtualnym, czy w świecie realnym. Jak wy oceniacie krucjaty, to jest oczywiście już wasza opinia. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach, na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.